Akara Tivok. Wiem, że brzmi jak Ewoki z Gwiezdnych Wojen, ale nie ma to nic wspólnego. Poza tym, że one były śliczne, a Akara jest... A my też spoko. Dzisiaj recenzuję dla Was czujnik jakości powietrza Akara, Akara Tivok. Akara Tivok. T-V-O-C. Nie wiem nawet, czy dobrze to wypowiadam. Poza tym, że jest to mega dziwna nazwa dla sprzętu, chyba że wiemy, co ona oznacza. Więc krótkie info dla Was, od czego jest Tivok. VOC, bo to jest główny skrót, to jest Volatile Organic Compounds, czyli lotne związki organiczne. A T jest od Total, czyli Total Volatile Organic Compounds. To jest Akara Tivok, po naszemu, prościej rzecz ujmując, po prostu czujnik jakości powietrza. Jak wygląda Akara Tivok Air Quality Monitor? Bo w sumie to jest pełna nazwa. Tak jak widzicie, jest to prostokąt, taki, który możemy sobie postawić na dowolnym miejscu. Ja osobiście go przykleiłem do kafelek, dzięki czemu w łazience dokładnie widziałem, jaka jest temperatura i wilgotność, po czym Madzia mi powiedziała, że nie nagraliśmy jeszcze recenzji. Więc musiałem to wszystko potem zrywać, ale takie życie testera. Jeżeli chodzi o to urządzenie, co jest bardzo ważne w tym czujniku? To, co możecie zobaczyć, że te kolory są takie jakby czarno-białe, nie są jakoś wybitnie zmieniające się, czy nie są super kolorowe, dlatego że mamy tutaj do czynienia z e-ink, czyli z tym rodzajem wyświetlacza, które zobaczycie na przykład w Kindlach, czyli ogółem wszelkiego rodzaju czytnikach e-booków. Dzięki temu mamy bardzo niskie zużycie energii, a wszystko tak naprawdę te informacje nie zmieniają się jakieś super szybko i też cały czas się wyświetla. Czyli mamy o wiele mniejsze zużycie energii. A gdy spojrzymy sobie do środka na to, jakie baterie zasilają ten czujnik, to mamy dwa razy Panasonica CR2450, czyli takie większe CR2032. Więc jak połączymy e-ink razem z tymi dwiema bateriami i z tym, że tak naprawdę to urządzenie działa po Zigbee, ale o tym za chwilę, no to mamy do czynienia z czymś, co myślę, że będzie, nie wiem, działało dłużej niż ja i pewnie mnie przeżyje, bo podejrzewam, że Akara stworzyła po prostu rozwiązanie, które będzie w stanie bardzo długo działać. Trochę specyfikacji technicznej, jak to działa, co to jest. Tak jak Wam już wspominałem, działa po Zigbee. Zigbee 3.0, bo jest to nowa linia urządzeń Akary, więc potrzebujemy do tego bramki. Najlepiej Akara Hub M1S, który ma również już niedługo mieć wsparcie dla Freda, niegłem Matera, albo M2. To są te urządzenia, do których przypniemy sobie ten mały czujnik i tam sobie sparujemy. Zaraz zresztą przejdę do aplikacji i pokażę Wam, jak to wygląda. Więc mamy komunikację po Zigbee, mamy dwa razy te baterie CR2450, o których Wam opowiadałem, oraz e-ink. I moim zdaniem to są trzy takie najważniejsze informacje, jeżeli chodzi o specyfikację techniczną. Poza tym no, urządzenie mierzy nam trzy główne elementy, czyli temperaturę, wilgotność oraz właśnie jakość powietrza, którą informuje nas za pomocą tych oto listków od 1 do 5. 5 jest idealnie. Podstawową aplikacją do sterowania naszym czujnikiem jest Akara Home. To tam dopinamy ją do naszej... O proszę, czas dla mnie wyłączam. Tam ją dopinamy do naszej bramki. Już Wam pokazuję, co możemy zobaczyć. Tu są wszystkie moje urządzenia akurat, które mam w moim Akara Home. Tutaj zobaczycie Tivok Air Quality Monitor. To jest to urządzenie. I tak, mamy pokazano wartości jakości powietrza, które akurat pokazuje jako poor. Mimo że 2 na 5 według niego jest kiepsko, a pokazuje, że 0,7, 1,8, bo teraz mu się zmieniło, przez kilku był fair. A jeżeli chodzi o miligramy na metr sześcienny, jak dla mnie to jest wszystko ok, zresztą patrzę się w tym momencie na Vocolinka, który też mi tam pokazuje pomiędzy 2 a 4, więc to jest jak najbardziej w porządku, ale widzimy konkretną wartość, widzimy kiedy był pomiar, a co jest fajne, gdy klikniemy sobie i, to nas informuje dokładnie, co to jest. Jeżeli chodzi o pozostałe elementy, które możemy zobaczyć, to możemy zobaczyć wilgotność oraz temperaturę. Tutaj jestem teraz wśród wielu lamp, więc 28,5 stopnia to jest realna temperatura, no i stan baterii. Gdy wejdę sobie głębiej w rozwiązanie i w to, co mogę zobaczyć bardziej w ustawieniach, to mam huba, do jakiego jest podłączony, w jakim jest pomieszczeniu.
Trochę więcej informacji, czyli tu są, czy ma pokazywać Celsjusze, czy Fahrenheity. I dla TVOC-a, czy mają być miligramy na metr sześcienny. No i takie podstawowe informacje. Co jest ważne w aplikacji jeszcze, jeżeli chodzi o TVOC-a? Wersja. Proszę. Your firmware is up to date. O tym pewnie powiem więcej, gdy będę opowiadał o działaniu na co dzień, ale jest to czujnik, który w moim życiu był najwięcej razy patchowany i miał największą ilość update'ów. Już chyba z 4 albo 5. Bo cały czas ma problem z komunikacją, z hubem. Mimo, że jest to Zigbee, to jest to urządzenie, które bardzo często wypadało mi w komunikacji. Dopiero po ostatniej aktualizacji jest stabilnie, ale tak jak mówię, ona już jest 4 albo 5. Więc mam nadzieję, że Akarze się w końcu udało dopracować ten problem i już nie będzie więcej wypadał, ale bardzo często był offline. A teraz przejdę jeszcze do aplikacji. Pokażę Wam tak. Możemy jeszcze porobić automatyzację. Ja tutaj nie mam automatyzacji, bo mam je porobione u siebie w Apple Dom, do którego przejdę w sekcji asystenci, ale mamy prostą możliwość robienia prostych automatyzacji. Najczęściej, jeżeli chodzi o ten czujnik, to będzie występował w if, nie? Czyli mamy if i znajdźmy sobie TVOC-a. Proszę. Co mogę zobaczyć? Co mogę wykorzystać? Wartość zanieczyszczenia osiąga jakąś wysokość, spada do jakiejś wysokości, albo jest powyżej jakiejś wysokości, albo poniżej, czy możemy sobie sterować, że na przykład powyżej 10, no to uruchom oczyszczasz powietrza. Tak? To jest chyba takie najprostsze. No i potem mamy również to samo dla temperatury i dla wilgotności, czyli różnego rodzaju automatyzacje możemy w Akarze porobić, więc tak naprawdę wszystko, co byśmy oczekiwali od tego czujnika, w aplikacji Akara się znajduje. Czas spojrzeć na asystentów. Zacznijmy od mojego ulubionego, HomeKit i Siri. Więc tak, mam ten czujnik przypięty w łazience. Mam go przypiętego w łazience. Możecie zobaczyć, jak ja sobie wejdę tutaj w klimat, no to pokazują mi się wartości. Humidity, temperature oraz TVOC concentration właśnie są z tego czujnika, więc tak, patrzymy. Temperatura 27 w aplikacji, 26,9 tutaj, więc jest OK. Wilgotność 61 w aplikacji, 61 tutaj, OK. I jakość TVOC pokazuje mi w aplikacji słaba, 3 na 5 listków, w porządku. Gdy wejdę sobie głębiej, to tak, poziom baterii nie przekazuje dobrze, pokazuje 0%, mimo że urządzenie działa, więc tutaj jest mały problem. No i stężenie lotnych związków organicznych pokazuje mi 832 mg na metr sześcienny, czyli bardzo dużo. No ale to może być ewentualnie spowodowane tym, że trochę go ruszam. Jestem jego bardzo blisko, więc dlatego to może być zakłamane. Najczęściej jak go porównywałem z innymi czujnikami jakości powietrza, to było w porządku. Mogę sobie dodać automatyzację i tutaj tak samo, jeżeli jakość powietrza rośnie powyżej i mam 5 tych poziomów dostępnych albo spada, no to mogę zrobić sobie automatyzację, na przykład uruchom oczyszczacz powietrza. Podobnie z temperaturą, z wilgotnością mogę odpalić grzejnik, dajmy na to. Gdy temperatura spadnie poniżej jakiejś wilgotności, poniżej jakiejś temperatury, albo włączyć osuszacz powietrza, jeżeli wilgotność będzie zbyt duża. Więc w HomeKit mamy wszystkie podstawowe informacje. Jeżeli przejdziemy dalej, Google Home, tutaj również, akurat mi się odświeża, mam TVOC Air Quality Monitor. No jako takie urządzenie, jak to różnego rodzaju czujniki od Google, osobiście wolę HomeKit, ale widzę go, tak? Czyli widzę Akarę, jest podłączona i mogę wykorzystywać ją w różnego rodzaju automatyzacjach czy rutynach w Google Home. Jedynie gdzie jest problem, to z Alexą. Ponownie, czy tam dalej, jest problem Akary i Alexy, ale myślę, że w końcu się dogadają i będzie, o, proszę, zaczęła słuchać, będzie w porządku i będziemy mogli normalnie z niego korzystać, czyli jak dla mnie najlepiej wypada HomeKit, później Google Home jest, Alexa, no niestety jest problem. Spytajmy się zatem, jaka jest jakość powietrza w łazience. Hey, what is the air quality in the bathroom? TVOC concentration detects good air quality in the bathroom. Siri może nam odpowiedzieć, jaka jest jakość powietrza dzięki temu małemu czujnikowi. Czas odpowiedzieć sobie na pytanie, jak ten czujnik sprawuje się na co dzień. Mam z nim problem. Mam z nim problem, bo początki miał bardzo ciężkie i to, że on non-stop wypadał z Akara Home, non-stop wypadał z HomeKit, było bardzo mocno uciążliwe. I
Dlatego miał ode mnie na początku bardzo dużego minusa. Teraz, po tych kilku aktualizacjach, które też ciężko szły, nareszcie działa stabilnie i gdy już działa stabilnie, to jest ok. I mam nadzieję, że tak pozostanie. Więc daję mu pewien kredyt zaufania, ale jest to kredyt zaufania. Zobaczymy, czy się sprawdzi. Bo sama idea, żeby to był e-ink, żeby on zużywał małą ilość energii i przez co bardzo długo działał, jest w sumie fajna. To, że ten wyświetlacz jest całkiem duży, to zawsze widzę bardzo dobrze zarówno temperaturę, wilgotność, jak i tą jakość powietrza. Jeden rzut okiem, bo więcej nie powinniśmy, pokazuje mi, wystarcza mi na to, żeby wiedzieć, jakie są warunki akurat w pomieszczeniu, w którym się znajduję. Więc to w Akarze jest bardzo fajne. Ten czytnik, ten wyświetlacz, o którym Wam wspominałem, jest wysokiej jakości. E-ink nigdy nie jest super wysokiej jakości, ale jest bardzo dobrze widoczny, więc to jest dla niego duży plus. I jeżeli, mam nadzieję, że też będziecie mieli urządzenie, które będzie zaktualizowane, a jeżeli macie jakieś problemy, zaktualizujcie go do najnowszej wersji i że będzie w końcu stabilny. Czas na zalety i wady, czyli plusy i minusy. Zacznijmy od tych pozytywnych, czyli tak, zaczynamy od wyświetlacza, zdecydowanie na plus, dzięki temu, że mamy tu e-ink, więc wszystko jest klarowne, jasne, czytelne i mało zużywa baterii, co jest kolejnym plusem, bo jest to mimo wszystko energooszczędne rozwiązanie. Dalej mamy współpracę z HomeKitem, która znowu moim zdaniem na duży plus, bo Akara bardzo fajnie wszystko działa. Z Google Asystentem również kolejny plus i sama aplikacja Akary też jest wszystko, co potrzebujemy, jeżeli chodzi o ten czujnik. No i mamy te trzy wartości, o których Wam wspominałem. Jeżeli chodzi o wady, po pierwsze niestabilność, która została, mam nadzieję, rozwiązana, ale nadal pewności nie mam, więc to jest największa wada tego urządzenia oraz problemy z Alexą i chyba trochę cena, bo on kosztuje od 180 do 200 zł, więc jak za taki czujnik wydaje mi się, że dość drogo. Nie jest to co prawda jeszcze cena takich topowych czujników, ale raczej jesteśmy przyzwyczajeni, że czujniki temperatury i wilgotności to jest około 60 zł, więc gdy damy jakość powietrza, spodziewalibyśmy się gdzieś 100-120, no tutaj mamy wyższą półkę cenową. Co tu dodać? Chyba już wszystko powiedziałem w plusach, minusach, przez całą recenzję. Lubię go, ale jest to ciężka miłość, więc sporo razy na początku przyszliśmy, parę razy mnie zdradził, tak to możemy nazwać, ale ufam mu dalej. Daję mu jeszcze jedną szansę. Mam nadzieję, że tym razem nie zawiedzie mojego zaufania i będzie stał stabilnie, pokazywał mi zawsze tą odpowiednią temperaturę, wilgotność i jakość powietrza, bo wiemy, że to są kluczowe elementy w łazience, kiedy na przykład golę się albo jestem w prysznicu, to jest coś, co jest mi niezbędne. No gadżet akurat w tym miejscu, ale wydaje mi się, że urządzenie, które się sprzeda w wielu różnych miejscach i jeżeli macie ekosystem oparty na Akarze albo HomeKicie, to warto w niego zainwestować i wydać tą kasę. W opisie linka znajdziecie link, gdzie możecie go kupić przy okazji wspierając SmartMe. Dziękuję Wam za dzisiejszą recenzję i do zobaczenia.